Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Chciałem dzisiaj zaprosić Państwa na nasze spotkanie dotyczące świadczeń rodzinnych w kontekście specustawy ukraińskiej. Proszę Państwa, wiecie, że ta specustawa szczęśliwie świadczeń z funduszu nie otworzyła. 500 plus niby tak, ale co mnie to obchodzi, skoro temat należy do ZUS-u? No więc właśnie, zostają świadczenia rodzinne. Proszę Państwa, świadczenia rodzinne mamy tu na myśli wszystko, nie tylko zasiłki, nie tylko beciki, nie tylko rodzicielskie. Mamy tu na myśli również, drodzy Państwo, no przecież wszystkie świadczenia uzależnione od niepełnosprawności. No i właśnie o tym, jak to robić, komu to dać, jakie warunki muszą być spełnione, czy respektować obce dokumenty, będziemy dyskutować na naszym spotkaniu, na które serdecznie Państwa zapraszam.